Proszę bardzo, panie i panowie radni, proszę zajmować miejsca. Panie radny Siekierski, proszę. Panie i panowie radni, kontynuujemy pracę dzisiejszą na sesji Rady Miasta, czyli bardzo bym prosił panią Violettę o przedstawienie, panią przewodniczącą Tekwepacką, o przedstawienie uzgodnień i wiem, że komisja się spotkała, analizowała uwagi, wnioski rady. Proszę uprzejmie o opinię komisji. Tak jak poprzednio, panie przewodniczący, wysoka rado, projekt uchwały zaopiniowany jest pozytywnie i tą opinię podtrzymujemy. Te zmiany, które są tutaj w tym projekcie uchwały, to są zmiany na obecnie obowiązującym statucie. I to, o czym mówił pan radny Dariusz Kowalczyk, on się odniósł już do tego przyszłościowego, dlatego mu to jakoś nie współgrało, ale to wszystko wyjaśniliśmy i wszystko jest tak, jak było i było dobrze i jest dobrze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję radnym za aktywny udział w posiedzeniu komisji. Pan radny Orzęcki, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, ja chciałem podziękować dla radnego Kowalczyka za czujność, bo to jednak lepiej dwa razy sprawdzić, jak raz drugi babola. Dziękuję. Oczywiście, że tak. Uważam po prostu, że lepiej kilka razy sprawdzić, jak podjąć uchwałę, która ma jakąś wadę. Panie i panowie radni, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad tą uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku. Nadanego uchwałą nr 291, łamane przez 33, łamane przez 05 Rady Miasta Malborka z dnia 31 marca 2005 roku. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę rękę. Bardzo serdecznie dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Brak po prostu jest również pana wiceprzewodniczącego Tadeusza Woźnego z uwagi na to, że wcześniej zgłosił bardzo ważną sprawę i niestety musiał nas opuścić. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6 podpunkt K. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta. Panie i panowie radni, do Urzędu Miasta wpłynęło 27 października 2014 roku wpłynęła skarga dotycząca braku protokołów sesji Rady Miasta Malborka w BIP-ie w Urzędzie Miasta Malborka. Uznałem jako przewodniczący skargę za uzasadnioną i protokoły sesji Rady Miasta zostały niezwłocznie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Zwracam uwagę, że to nie Rada Miasta wprowadza te informacje do BIP-u. Z uwagi na to, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nakłada obowiązek rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w formie uchwały, należy podjąć stosowną uchwałę i zawiadomić jej o treści skarżącego. Oczywiście, jeżeli ktoś z radnych chciałby się zapoznać z treścią skargi, jest do wglądu oczywiście. I poproszę tutaj pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Jacka Markowskiego, opinię. Komisja nie opiniowała, panie przewodniczący, tego punktu, natomiast według mnie ta skarga jest niezasadna, dlatego że umieszczanie w informacji publicznej może się odbywać na tablicy ogłoszeń. Nie wiem, czy dzisiaj komisja może podjąć co do tej skargi pracę. Mam wiele wątpliwości, natomiast jeśli pan przewodniczący to do nas skieruje, na pewno zasięgniemy informacji prawnych i będziemy procedować wtedy. Już nie ma, panie przewodniczący, na to czasu. Jest przygotowany projekt uchwały i zawsze musimy przyjąć każdą skargę w projekcie jako uchwałę. Także panie prawnik, zastanawiam się z prośbą i pytaniem do pani. Chodzi o skargę dotyczącą braku protokołu sesji Rady Miasta w BIP-ie Urzędu Miasta Malborku. Każda skarga wymaga na czele burmistrza przyjęcia uchwały. Tak.
Nie. Pani mecenas, gdyby pani mogła do mikrofonu, wszyscy nas będą dobrze słyszeli. Tak? Proszę bardzo, pani mecenas. Panowie radni, ja chciałabym teraz się dowiedzieć, może doprecyzować, czy ja mam się odnieść do meritum uchwały, czy też do zasadności podjęcia przez radę tej uchwały? Zasadności podjęcia przez radę. Ale tak, oczywiście, tak. Rada, bo to jest taki obowiązek ustawowy, także tak. Rada musi tą uchwałę podjąć. Ja chciałabym, bo radny Kowalczyk, może ja tak uprzedzę, przepraszam, że tak wyjdę od razu przed szereg, proponował jeszcze umieszczenie w podstawie prawnej artykułu, który mówi o konieczności zawiadomienia. My, to tak troszeczkę taki ozdobnik był w tej uchwale, że zawiadamia się taki ukłon w stronę pana, który jest, no ja powiem tak wprost, że jest pan, który lubi pisać, do wszystkich gmin pisze, więc tak na wszelki wypadek to zostało ujęte, natomiast ustawa w podstawie prawnej nie ma takiego obowiązku, ponieważ jest to obowiązek ustawowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pierwszej sprawy, więc panie i panowie radni, czy są zapytania radni? Nie ma, w związku z tym przystępujemy do głosowania na podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta. Kto z pań i panów radnych jest za? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych się wstrzymało. Bardzo serdecznie dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6, podpunkt i projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Miasta. To jest komisja oczywiście doraźna. Panie i panowie radni, w związku z tym, że należy zmienić statut miasta, spotkaliśmy się, dyskutowaliśmy na ten temat i jest uzasadnione, żeby komisja doraźna zajęła się statutem i przedstawiła Wysokiej Radzie ten projekt, oczywiście za zmianą zapisów w statucie będą również zmiany w regulaminie funkcjonowania Rady Miasta. Poszerzymy na pewno sobie z radnymi, którzy będą w tej komisji pracowali, również o inne propozycje, rozszerzymy tą dyskusję i myślę, że wystarczy nam maksymum 6-7 tygodni, abyśmy taki projekt przygotowali, skonsultowali, następnie przegłosowali. Myślę, że 2 miesiące wystarczą nam na po prostu podjęcie stosownej uchwały. I rozmawiałem z radnymi, którzy, jest to ciężka praca, zaznaczam, którzy chcieli zająć się pracą w tej komisji doraźnej i tutaj, żeby już nie czekając, zaproponowałem i zapytam tylko, czy radni, których wyczytam, wyrażą zgodę, aby wzięli po prostu udział w tej komisji i pracowali w tej komisji. Więc zapytam panią radną Grzegorzewską, Agnieszkę Grzegorzewską, czy chciałabym wziąć udział w tej komisji. Ja złożę propozycję, każdy może propozycję później złożyć sam. Proszę przyjąć. Wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Czy pan radny Paweł Dziwosz chciałby wziąć udział? Tak, oczywiście, wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. I również zapytam pana Dariusza Kowalczyka, czy chciałby wziąć udział w pracy komisji? Wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Czy radny Jacek Markowski chciałby wziąć udział w pracach komisji? Tak. Bardzo dziękuję. Czy radny pan Zenon Kowiel chciałby wziąć udział w pracach komisji doraźnej? Tak, chętnie. Dziękuję. Oraz pani Joanna Iglińska. Czy pani również chciałaby wziąć? Tak, wyrażam zgodę. Czy są inne propozycje? Proszę pan radny Jacek Markowski. Tak, panie przewodniczący, chciałbym zgłosić również pana kandydaturę jako przewodniczącego Rady Miasta, żeby wziął pan również udział bardzo w pracach tej komisji. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że wezmę udział w pracach komisji. I panie i panowie radni, w związku z tym, że chciałbym, żeby dzisiaj, właśnie dzisiaj, żeby ta komisja się ukonstytuowała. Ogłaszam 5-minutową tylko przerwę. Proszę się nie ruszać po prostu ze swoich miejsc. My szybciutko,
Tak, oczywiście. Oczywiście tak. Panie i panowie radni, oczywiście. Czy chciałbym po prostu głosowanie imienne prowadzić, znaczy imienne. Będę wyczytywał imię i nazwisko, albo jeżeli jest wniosek, żebyśmy to przegłosowali, wszystko, całą listę, to więc informuję, że w pracach komisji braliby udział Dariusz Kowalczyk, Paweł Dziwosz, Jacek Markowski, Zenon Kowier, Joanna Iglińska, Agnieszka Krzegorzewska, Zenon Kowier i Arkadiusz Łuszkowski. Kto z pań panów radnych jest za tym, żeby te osoby brały udział w komisjach komisji statutowej? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Jednogłośnie. W związku z tym proszę bardzo te osoby wczytane i minutkę, dwie i zaraz wracamy, tak? Bardzo bym prosił.